Kontestacja. Halo, halo, melduje się Kamil Cebulski. Dzisiaj mamy wtorek, taki magiczny dzień po świętach, wtorek 21.00, 2 listopada. Wysłuchacie kontestacji, czyli takiego radyjka, które jest wolne, ale jest takie wolne, że tak naprawdę jest szybkie. A dzisiaj naszym gościem, jak co tydzień, jest jakiś przedsiębiorca bądź człowiek działający w tym temacie. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej Hanisz, który zajmuje się różnymi ciekawymi rzeczami, a jeszcze ciekawszymi i bardziej różnymi rzeczami zajmował się kiedyś. Halo Andrzeju, jesteś z nami? No witam, cześć, jak jest? Słychać dobrze? No jeszcze cię sekundkę trochę pogłoszę i dobrze cię słychać. To co, zaczynamy audycję, to może Andrzeju powiedz nam kilka słów o sobie, czym się teraz zajmujesz. Teraz zajmę się coachingiem od paru lat, w sposób świadomy, choć tak szczerze mówiąc kiedyś też zajmowałem się coachingiem, pracując w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, tylko wiesz co, tak naprawdę zajmowałem się coachingiem nawet w czasach, kiedy nie wiedziałem, że to się tak nazywa i pewnie nasi słuchacze, tak samo jak ja, zajmuję się też coachingiem i ty, Kamil, też pewnie zajmujesz się coachingiem, tylko też nie masz pojęcia, że to nazywa się coaching. No tak. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli tutaj, dla mnie coaching to takie... Różnica jest taka, wiesz, że teraz bardziej profesjonalnie, czyli bardziej na zlecenie prywatnych osób. Słuchaj, ale coaching to dla mnie takie trochę konsulting, takie doradztwo, trochę psychologia taka, takie rzeczy, czyli doradzasz jednym słowem. Wiesz co, doradztwa w coachingu jest najmniej, czyli jak już jest doradztwo, to nie jest coaching. Natomiast jeżeli coach rzeczywiście jest ekspertem w danej dziedzinie, to wówczas i ma takie kwalifikacje, ma takie umiejętności, to może stać się też doradcą. Może rzeczywiście, pod jednym warunkiem, że ma kwalifikacje ku temu. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał rozmawiać, nauczyć się sprzedaży czy technik sprzedaży, i ja znam te wszystkie różne techniki, to rzeczywiście ja mogę być dobrym też doradcą, nauczycielem technik sprzedaży. Jasne, jak najbardziej, tak. Mm. To wszystko zależy od coacha, kim jest coach, czyli jakie on ma kwalifikacje zawodowe, ale sam... Halo? Halo, Andrzeju? Coś mamy problemy z połączeniem z Andrzej. Zaraz się tym zajmę. Spróbuję się jeszcze raz połączyć. W takim bądź razie. No i dzwonimy. Dzwonimy do Andrzeja. Osoba, do której próbuje się zadzwonić, jest niedostępna. Proszę zostawić wiadomość po sygnale. Halo, halo, Andrzeju, czekamy na ciebie. Więc mała przerwa podczas audycji. Halo, halo, Andrzeju, jesteś z nami? Coś się rozłączyło i nie bardzo wiem dlaczego. Staram się połączyć tutaj Skype'em, ale widzę, że nie odpowiada. Nie wiem, czy na linii jestem teraz? Tak, jesteś na linii. Myślę, że przez telefon możemy dzisiaj poprowadzić audycję. Albo część przez telefon, a później jak uzyskamy łączność... No właśnie, to są środki nasze. Wady Skype'a. Okay, internetu. Wracamy do naszej rozmowy. Tak jest, do coachowania, czyli... Do coachowania. Ja może, wiesz, powiem tak, że tak naprawdę każdy menadżer jest coachem, każdy z nas jest coachem i nie wiem, kto
słucha naszej audycji, dlatego jest to troszeczkę trudne, ale spojrzę na to szerzej. Spojrzę na to szerzej i może tak szybciutko posłużę się pewnymi poziomami modelowymi, które jakby w praktyce zastosował Robert Diels. I taki pierwszy poziom to jest to środowisko. I wyobraź sobie, że idziesz do pracy, tam masz swojego szefa i ten szef wprowadza ciebie w to środowisko i pokazuje ci, popatrz, to jest twój warsztat, tutaj wiesz, albo to jest twoje biurko, to są nasi klienci i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest to osoba wprowadzająca, żebyś się dobrze czuł i pokazuje tą całą przestrzeń, która związana jest z twoim nowym miejscem pracy. I to jest ten poziom środowiska jakby związany z przestrzenią pracy. Ale ta przestrzeń pracy może być, środowisko ma zdecydowanie taki szerszy kontekst, bo to też mogą być klienci, którzy uczestniczą w pracy twojej firmy, to mogą być dostawcy, to mogą być i tak dalej, czyli wszystko zależy, na jakim stanowisku ty pracujesz w danej pracy i z kim będziesz miał do czynienia. Ale generalnie taki coach, czyli osoba wprowadzająca cię w to środowisko, to jest ta osoba, która uczy ciebie, żebyś dobrze się poczuł w tym środowisku. Jest to twój na ogół bezpośredni przełożony. Potem możemy się odnieść do poziomu zachowań, to są te zachowania twoje własne na takim bardzo fizycznym poziomie, które powodują, że dobrze, co robisz dobrze, czyli jak się zachowujesz, to są wszystkie twoje ruchy, cała twoja kinestetyka, od twarzy do, wiesz, czubka palc, paznokci i tak dalej, jak się poruszasz, jakim głosem mówisz, co mówisz, czyli wszystko to ma znaczenie na takim kinestetycznym poziomie. Następny poziom to będzie poziom nauczania, czyli czego się, z jednej strony jesteś uczniem, z drugiej strony jesteś nauczycielem, czyli czego musisz się nauczyć jeszcze? To jest podstawowe pytanie. Czego jeszcze musisz się nauczyć, żeby być dobry w tym, w swoim zawodzie, w tym, czym się zajmujesz? Albo czego musisz się nauczyć, albo czego musisz nauczać innych? Następny poziom to będzie poziom przekonań i wartości. Jest to niezwykle ważny poziom, ponieważ on determinuje twoje działania. Tak naprawdę jest to taki poziom przyzwolenia. Czy pozwalasz sobie na bycie tym, kim chcesz być? Czyli jakie przekonania powodują, że robisz to, co robisz? Cały system wartości, cały system przekonań. Potem jest też poziom jakby przebudzenia, czy poziom duchowy. Tak w wielkim skrócie opowiedziałem o różnych poziomach coachingu i dobry coach tak naprawdę operuje równocześnie na wszystkich tych co najmniej poziomach. Czyli z tego, co mówisz, tak, bo z coachingiem tak niewiele miałem do czynienia, jakoś jakimiś takimi rozmowami starasz się wychowywać przedsiębiorców. Może wychowywać, ale w takim sensie, żeby lepiej... Tak, z mojego doświadczenia wynika tak, że jeszcze parę ról coach może mieć. To wszystko zależy od świadomości i od umiejętności coacha. Ja też bardzo często jestem wspólnikiem biznesu i ta funkcja jest funkcją bardzo ciekawą i trochę taką ukrytą. Jest to niezwykle istotny wspólnik, ponieważ ten wspólnik tak naprawdę nie jest wspólnikiem, czyli jeżeli mamy do czynienia z osobami, którzy na przykład jednoosobowo prowadzą firmę, to taka osoba nawet nie chce za bardzo mieć wspólników, albo w jej strategii nie ma, że ona będzie dzieliła się jakby władzą właścicielską, prawda? Tak jest. Więc taki cichy wspólnik, czyli osoba wspomagająca, jest niezmiernie istotna. Jest to, może być to, widzisz, osoba, która i coachuje, i doradza, i naucza. Wszystko zależy od tego, jakie ma kwalifikacje coach. I jest rzeczą wiadomą, że jak będę pracował ze śpiewakiem operowym, tak, no to ja nie będę go nauczał śpiewu, ponieważ jestem totalnym dyletantem tej. Co nie znaczy, że dzięki coachingowi mojemu, prawda, czy naszemu coachingowi, tenże śpiewak operowy nie wzniesie się ponad to,
co może doświadczyć. Wiesz, ja ten coaching swój podzieliłem na takie trzy przestrzenie. Nazwałem to, bo wszystko, co trzeba nazwać, pierwsze to jest AMH Change. Change to jest zmiana i przemiana. Zmiana i przemiana, właśnie zmiana. Żeby coś się zadziała, musi nastąpić w każdym z nas zmiana. Wiesz o tym dobrze, Kamil, jak stawałeś się przedsiębiorcą, na przykład. Mm-hmm. Musiała twoja tożsamość się zmienić, no że jesteś przedsiębiorcą, ale musiałeś nie tylko zdać sobie sprawę, że jestem przedsiębiorcą, ale najpierw musiałeś powiedzieć, chcę być przedsiębiorcą, prawda? I ta transformacja trwa pewnie do dzisiaj. Cały czas transformujesz i ewoluujesz na poziomie właśnie tego, kim jesteś. Jaki sens nadajesz temu słowu, że jesteś przedsiębiorcą, prawda? I to jest niezmiernie ważne, ponieważ jeżeli ktoś nie uwierzy w to, że jest przedsiębiorcą, to tak naprawdę nigdy się nim nie stanie. To jest poziom oczywiście jakby przekonań, okay, tego, co jest dla niego ważne. I to jest ten etap AMH Change, to jest czyszczenie. Czyszczenie wszystkich naleciałości, które są w nas. Które są w nas i które gromadzimy od dziecka. Czym człowiek starszy, tym tego więcej. Drugi etap to nazwałem to AMH Flow. To gdy już jesteś na tyle wyczyszczony, że możesz sięgać do swoich zasobów. Swoich zasobów intuicji, prowadza cię intuicja, masz takiego przewodnika i on tobą powoduje jakby i jest twoim jedynym doradcą, czyli jak nazwalibyśmy to twoją intuicją. I trzeci jakby segment to jest to, co nazywam AMH Business, to wszystko, co ja umiem i czego może doświadczyć klient w czasie coachingu biznesowego. Może być różny podział, może być podział inny, może być podział life coaching, tak życiowy coaching, czy też coaching biznesowy, ale są. Ale przeważnie o biznesowe coachingi chodzi, no bo to chyba największa grupa, że tak powiem, klientów. Powiem ci tak, że nie rozdzielisz tego. Nie rozdzielisz tego, nawet gdy zaczniesz coaching biznesowy z jakimkolwiek przedsiębiorcą, jest kwestią czasu, kiedy to wejdzie w life coaching, w coaching życiowy. Okej. Okay. Andrzeju, nie wiem, czy ty byłeś na spotkaniu z Tadem Witkowiczem? Ja nie byłem, nie ale byli moi znajomi i troszeczkę czytałem, ale jeden wykład z krakowski, zdaje się, słuchałem w tym. Dlaczego na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowaliśmy? Tak. Uniwersytecie, to co było na UJ-cie, to ja słuchałem. Tak jest. Słuchaj, dlaczego o tym mówię? Bo na pytanie od, no, z tłumu, tak, od studentów, tak, było zadane takie, czy biznes prowadzić lepiej samemu, czy lepiej ze wspólnikiem. Tad odpowiedział, że lepiej ze wspólnikiem. Mhm. To ja się dopytałem, tak, bo lubię tak ciągnąć za język, tak, a dlaczego ze wspólnikiem? Jakie argumenty za tym przemawiają? Co jest najważniejsze? I pierwszą odpowiedź, czyli taką, co się najbardziej mu nasunęła, no, na język, czyli ta najważniejsza, powiedział taka, że wspieranie. Jeżeli ja rezygnowałem, to wspólnik mnie ciągnął dalej, jeżeli on rezygnował, to ja go ciągnąłem dalej i nigdy nie zrezygnowaliśmy w jednej chwili, czyli jeżeli ja jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, czy jednoosobowym prezesem firmy, czy no nie tak wiem, jakąś tam, to ty jesteś tym takim wspólnikiem, chociaż nie wspólnikiem, który doradzi, pocieszy, skoryguje, wychowa. Tak. Więc to w ogóle było bardzo ciekawe, ponieważ jak wiesz, to jest... Tak naprawdę to jest bardzo ciekawe podejście Tada, ponieważ Tad powiedział coś przeciwko, co myślą ludzie, że wszelkie spółki i tak dalej są niedobre. Natomiast mi się wydaje tak, ja nawet o tym napisałem coś, wspólnik biznesu, artykuł, i to też jest moim doświadczeniem osobistym, że taką funkcję może spełniać też coach właśnie w przypadku ludzi, którzy prowadzą szczególnie jednoosobowe firmy, czy też firmy, w których są oni sami jedni właściciele. Ponieważ naprawdę Ted Witkowicz to jest kaliber potężny. Halo, halo? No tak, słyszymy cię. Ted Witkowicz jest kalibrem potężnym i jego doświadczenia są przepiękne i naprawdę prawdziwe, ale są jego doświadczeniami,
ponieważ no nie ma takiej możliwości, żeby prawie że powtórzyć sukces TEDa, a nieliczni to zrobią, zarobić miliard dolarów, przypomnij o tym, prawda? No złotówek akurat. No, ale... Złotówek? Ja pamiętam, jak Janek Fier mówił, że po sprzedaży tych trzech spółek to był miliard dolarów. Być może powiedział, dzisiaj jest mniej. To może się przejęzyczył, wiesz? Bo z tego, tak? Co ja pamiętam w książkach, to łącznie było tam około 400 milionów. Jakby nie patrzeć. A nie, kupę pieniędzy, niewyobrażalne sumy. Bardzo abstrakcyjna. Czyli jego doświadczenie są no, naprawdę bardzo, bardzo cennymi. Ale wiesz co? Wydaje mi się tak, że on mówił o dojrzałych ludziach. On mówił o ludziach, którzy naprawdę chcą razem współpracować. Ta rywalizacja między sobą, wiesz, mają wspólny jakby system wartości, wspólny system przekonań. Oni się wzajemnie wspierają i wznoszą. Są to przyjaciele. A no tak. Czy w Polsce, gdy tak rozejrzysz się, te spółki przy jakimś pierwszym czy też kolejnym kryzysie przeważnie się rozlatują? A w przypadku TEDa, popatrz, było to zupełnie inne doświadczenie. Ja mogę mówić w przypadku coachingu, i właśnie tym też może być coaching, wiesz, to może być bardzo interesujące dla naszych słuchaczy, że właśnie coach może spełniać taką funkcję wspólnika biznesu, cichego wspólnika biznesu, który wzmacnia osobę w jej drodze do osiągnięcia celów biznesowych. Podczas gdy tak naprawdę taki wspólnik faktycznie nie istnieje. No tak, ale dobrze, zostawmy może już ten temat coachingu, bo wiemy, że się teraz tym zajmujesz. Twoja strona andrzejhanisz.pl chyba, tak? Tak, www.andrzejhanisz.pl i www.amhcoaching, tam opisuję ten proces, o którym mówiłem, trzyczęściowy, change flow, można, flow i biznes, można o prawda? Tym, co robisz aktualnie sobie poczytać, tak? Czyli no, coachujesz dużych przedsiębiorców, można coachuję by tak powiedzieć. Coachuję dużych i małych i nieprzedsiębiorców, czyli coachuję ludzi, którzy się do mnie zgłoszą, ale wszystkie te osoby są to osoby przedsiębiorcze. No tak. Czyli wszystkie te osoby są robią jakiś projekt, bo to można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Możesz być pracownikiem, ale możesz pracować nad jakimś projektem. Możesz być przedsiębiorcą jednoosobowym, możesz być kompozytorem, możesz być prawnikiem, możesz być lekarzem, możesz być... Rozumiesz, czyli coaching tak naprawdę jest potrzebny w każdym zawodzie. Coach jest potrzebny w każdym zawodzie i tylko co dany człowiek potrzebuje, to jest bardzo subtelna i bardzo osobista sprawa. Sam coaching, gdy się obserwowałoby go z boku, nie jest interesujący absolutnie dla nikogo poza osobą zainteresowaną. Mhm. Dobra. A Andrzeju, powiedz mi tak szczerze, czy jak miałeś te 5-10 lat, to myślałeś, że będziesz w przyszłości przedsiębiorcą, że... Ja myślałem, że będę kominiarzem, jak mi zadałeś to pytanie. Kominiarzem, potem mnie chemia interesowała, pamiętam bardzo, wybuchy, jakieś petardy robiłem i tego typu historie. Potem zostałem elektrykiem. Mm-hmm. Budowałem sobie wzmacniacze małej częstotliwości, różnie to, ale też mnie sam zawód, sama szkoła później zawiodła, w konsekwencji skończyłem jakieś inne studia, organizacje i zarządzanie, żeby pracować właściwie z wielu stanowisk. Dlaczego mi czasami jest łatwo z kimś rozmawiać, ponieważ ja z różnych w różnych miejscach byłem. Byłem i robotnikiem, i elektrykiem, i menadżerem, i mistrzem, prawda, i kierownikiem, i prezesem spółek, i człowiekiem, który organizował struktury sprzedażowe w towarzystwach ubezpieczeniowych, i człowiekiem, który pracował w radach nadzorczych. Także i też miałem własną działalność gospodarczą i mam. Prawda? Także ta wielość percepcji pozwala mi jakby rozumieć człowieka bardziej. No to może porozmawiajmy o tym, co robiłeś, jak. Skończyłeś studia i co dalej robiłeś? Elektrykiem zostałeś.
Tak, tak, byłem elektrykiem, no, pracowałem też jako dziennikarz w gazecie zakładowej, byłem mistrzem. Wiesz, stanowisk tam była w 91 roku. No dobrze, roku, tak, ale ja tutaj nadal nie widzę, no zostać elektrykiem, to, wiesz, to jest takie, no, to ja nie jest zostać przedsiębiorcą. Omijam pewien etap socjalistyczny, prawda, bo też byłem działaczem młodzieżowym, działaczem partyjnym nie, pamiętam, działaczem młodzieżowym, myśmy się świetnie bawili w tamtym czasie, tak naprawdę. Natomiast taka przygoda z kapitalizmem rozpoczęła się w 91 roku. No właśnie, co robiłeś wtedy? Odszedłem z przedsiębiorstwa państwowego i zostałem dyrektorem oddziału Towarzystwa Ubezpieczeniowego Fenik w Zielonej Górze, gdzie budowałem struktury sprzedażowe. No i całkiem to 6 lat prowadziłem. Potem pracowałem w innych, dla innych towarzystw ubezpieczeniowych, aż wyszedłem. W międzyczasie, tak jak mówiłem, w radach nadzorczych, też się zdarzało, natomiast w tej chwili zająłem się coachingiem. Pytasz mnie się, dlaczego się zająłem coachingiem, tak? No ogólnie, dlaczego poszedłeś w stronę takiego bycia na swoim? No bo mówisz, że prowadziłeś dyrektorem firmy ubezpieczeniowej. To jest w ogóle ciekawe, wiesz, pytanie. Ale czekaj, jeszcze skończyłem pytanie. Najtrudniejszy etap mojego życia, czyli budowanie, czyli bycie na swoim, to jest jakby najtrudniejsze, ale też daje najwięcej satysfakcji. Ale Andrzeju, poczekaj, bo skończę pytanie, dobra? No bo skończę pytanie. Tak? No bo byłeś dyrektorem, budowałeś w Zielonej Górze oddział sprzedaży. Tak. Potem byłeś w radach nadzorczych iluś tam spółek, czyli tak. no patrzyłeś prezesom na ręce. To jest jeszcze wyżej niż bycie prezesem, tak? Czyli no tak, hello, tak. To jest dobre pieniądze, tak? Jakaś fajna świetlana przyszłość, bezpieczeństwo, a ty jednak rzuciłeś to tą robotę, której na pewno zrobiłeś to więcej, nie, jak średnia krajowa. To nie o to chodzi, i na swoje poszedłeś. Wiesz, o to chodzi, żeby każda osoba robiła. I tym też tak naprawdę tego doświadczają ludzie, którzy ze mną pracują. Żeby ludzie robili to, tak naprawdę, co powinni robić w danym czasie. Czyli odkrycie tego, co się powinno robić. I to wcale nie jest takie proste. To jest proste albo nieproste. I potrzeba tu jest wsparcia. Co to jest? Czym to jest? W czym się będę realizował jakby z pasją? Żebym szedł do tej... Jeżeli u kogoś pracuję, prawda? Żebym szedł z radością. Nie szedłeś z radością? Proszę? Ty nie szedłeś z radością? Różnie to bywało, Kamil, różnie to bywało. No to powiedz, jakieś konkretne przypadki, oczywiście bez nazw firm i tak dalej. Przypadek to ci pasowało i to ci nie. Gdy na przykład, wiesz, gdy pracujesz w korporacjach, prawda, to jeżeli jesteś menadżerem, to na pewno cały czas masz bat, i że musisz wykonać pewne zadania. No nie będąc... Nie ma wątpliwości, czyli jesteś poddany presji i stresu. No, i, u siebie i, też. U siebie też, ale jest to inny rodzaj stresu. Tam nie wiadomo kogo kniesz, a tu już zupełnie nie wiadomo o co chodzi, bo nie masz na kogo zwalić, tylko i wyłącznie na siebie. W każdym razie uczestniczysz w czymś, co jest stresogenne. Ja obserwowałem sprzedawców przez wiele, wiele lat i widziałem, jak się wypalają. Widziałem, jak osiągają sukcesy. Sam byłem sprzedawcą, sam nauczałem sprzedawców, więc chyba stąd się zrodził coaching, a tak naprawdę tego coachingu ja sam w sobie nie odkryłem do końca, tylko mój klient, który powiedział, jak... Pamiętam, chyba rozmawialiśmy o jakimś formie ubezpieczeń. No potem przeszedłem, opowiadałem coś o coachingu i on zobaczył jakby zmianę energii i powiedział do mnie, jesteś coachem. A ja pomyślałem sobie wówczas, co on pieprzy. Tak naprawdę pomyślałem jeszcze bardziej wulgarnie. Wiesz, ale potem zdałem sobie sprawę, że on zobaczył coś, czego ja nie widziałem. Czyli coś, co było jakby zmianą energetyki. Coś, w czym się dobrze czułem. Że jak doradzałeś i tak mówiłeś na takie tak, tematy się psychologiczne, to ci nagle takie, jak to powiedziała nasza pani poseł, kurwiki w oczach się zapalały. Na przykład, inny rodzaj energii, czymś, co było bardziej mną niż tamto. Czyli gdy byłem jakby menadżerem, niekoniecznie ja to miałem robić, ale wiesz, ja to później zrozumiałem. Później to zrozumiałem po czasie,
że jednak, bo na przykład taki coach profesjonalny to bardziej służy ludziom, bardziej jest w służbie innych, jest to bardziej służba niż cokolwiek innego, tak bym określił, niż działanie, niż bycie przedsiębiorcą, choć jest to działanie przedsiębiorcą. Tak naprawdę, wiesz, ja uważam tak, że dobry coach, ale to jest moje zdanie, bardzo, bardzo osobiste, nie ma własnych celów, że cel klienta jest jego celem. Klient ma cele coachingowe, prawda? I zmierzamy do osiągnięcia jego celów, ale sam coach nie ma celu, czyli cel klienta staje się jego celem. Okay. To jest bardzo skomplikowana materia, może wydać się dziwne to, co mówię. W każdym razie trudno zrozumiałe. Andrzeju, na chwilkę robimy przerwę, bo mamy słuchacza na antenie. Halo, Rok. Tak, The Rock dzwoni, tak? Czyli Skała. Wiecie co, ja chciałbym powiedzieć, tak też z czata chciałbym przekazać, że mówiąc szczerze, nikt z nas nie wierzy tutaj w coaching i raczej uważamy, że to są bzdury i coach w sumie jedyne co potrafi to przekonać innych do siebie, że jest potrzebny, ale tak naprawdę nie jest i chciałbym usłyszeć, do czego tak naprawdę jest potrzebny, bo żadnych konkretów nie słyszę, mówiąc szczerze, jak na razie. Wiesz, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo teraz jakie konkrety ja mam powiedzieć? Konkrety to mogą mówić jacyś klienci, ponieważ coaching jest tak osobistym procesem. Jaki przykład miałbym tobie dać? I coaching jest procesem wielopoziomowym. Czego ten coaching miałby dotyczyć w swoim przypadku? I co miałoby być z tym konkretem, wiesz? Tak naprawdę jest to skomplikowane. Ja rzeczywiście mówię wielkimi generalizacjami, zdaję się z tego sprawę. I zdaję się sprawę, że nie ma tutaj konkretów, tylko jakie konkrety mają być w audycji. To ja mówię troszeczkę o coachingu, ale ja nie robię coachingu. Aha. Rozumiesz? Czyli ja mówię o coachingu, a nie robię coachingu. To są dwie różne rzeczy, czyli coaching jest procesem. Jakby to powiedzieć, przypuśćmy, jest przełożony, dobra, jest mistrz i uczeń. Odzorujmy to. I uczysz się u kogoś. I on jest twoim coachem tak naprawdę. Gdzie ty zdobywasz przy kimś doświadczenie. Czyli coaching, ty cały nasz kolega, cały czas doświadczasz coachingu tak naprawdę, tylko niekoniecznie patrzysz na to przez pryzmat coachingu. Chodzi o to, że uczysz się czegoś. Jedziesz na szkolenie. Szkolenie też może być formą coachingu. No okej, okay, no ale jakiś przykład w takim razie u kogoś, kto się czegoś nauczył, chciałbym usłyszeć. Nie usłyszysz, ponieważ ja ci powiem taką dziwną historię. Ja nie mogę, nie mam takiego prawa z klientami, z którymi pracuję, jakby mówić, z kim ja pracuję. Oczywiście, ale anonimowo można podać, że była sobie taka osoba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Była sobie taka osoba i... I miała jakiś problem i coaching tam jej to pomógł. Aha, że była osoba X i miała... Wiesz co, problemy typu psychologicznego to się po drodze jakby usuwa. Bardzo szybko to się robi, prawda? Natomiast może podam przykład. No. Jeden kolegi, który w ciągu tam dwóch miesięcy zwiększył obroty swojej firmy o 100%, prawda? Firma zaczęła mu tak szybko, dynamicznie się rozwijać. To samo mogę powiedzieć o innym kliencie, z którym teraz współpracuję. Problemem czasami może potem następować, że firma nie może, za szybki wzrost jest w tej firmie. Także to też jest problem. To jest poważniejszy problem nawet niż mały wzrost. Tak, czyli na przykład rozwinęłeś się o 300%, a nie o 100, jak zaplanowałeś i możesz nie nadążyć na tym. To też trzeba wszystko planować. Wiesz, tak naprawdę to trudno, bo nazwiskami nie mogę mówić. No oczywiście, no to rozumiem. Wiesz, okej. Okay. Oczywiście też możesz zadzwonić do niektórych klientów, ale nie mogę też mówić jakby jakich, może prywatnie, gdy się połączymy, no to jeżeli oni wyrażą zgodę, to zawsze można porozmawiać z tymi osobami. Tylko jeszcze jest jedno pytanie, no jak można udowodnić, że wzrost tak w firmie wynika właśnie z tego coachingu, a nie z czegoś innego? Posłuchaj,
No, Andrzeju, jesteś? Ja jestem, się zastanawiam, co mu odpowiedzieć. Jak można udowodnić wzrost, że on wynika z tego coachingu lub z czegoś innego? To jest bardzo dobre pytanie, powiem ci szczerze. Czyli gdyby nie było coachingu, nie można tego udowodnić. Bo gdyby nie było coachingu, to czy można się cofnąć w czasie i to jest nie do udowodnienia. Powiem szczerze, nie ma dowodów na to. Ponieważ jeżeli już jest proces coachingowy, jeżeli ja uczę kogoś sprzedaży, chyba że jest tak, słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś sprzedawcą, ok? Aha. Dam przykład, sprzedajesz coś i do tej pory zarabiasz na przykład 2000 zł. No i określamy jakiś cel coachingu, ja zaczynam cię prowadzić w procesie sprzedaży i zaczynasz zarabiać 4, 5, 10 tysięcy teraz co miesiąc. No i ty dalej mi zadasz pytanie, jak można udowodnić, że to było wynikiem coachingu? No to jest kwestia uwierzenia, że to jest wynikiem coachingu, ponieważ nastąpił wzrost sprzedaży. To ja może tak wejdę w waszą dyskusję. Mhm. Na przykład idziemy do urzędu i, tak. I tam przeważnie, już coraz rzadziej, ale się nadal zdarza taka gruba, smutna pani jedząca bułkę i obrażona na cały świat, tak? Mhm. I ty z taką panią pracujesz, że może by się troszkę uśmiechnęła do klienta, tak? Słuchaj. Twierdzisz, Kamil, że ja z tą panią mam pracować? Znaczy, no tak mówię oczywiście, przenośniami. Panowie, muszę wam coś powiedzieć. Kiedy coaching działa? Coaching działa wówczas, jeżeli zgłasza się do coacha osoba, która mu ufa i zaczynają pracować w jakiejś sprawie, żeby osiągać określone rezultaty. I ta osoba musi w to wierzyć, że te rezultaty osiągnie. Rozumiesz? Ta pani, ja nie mogę coachować kogoś, kto nie chce być coachowany. Ale załóżmy, że ona ma już dosyć tych wrednych klientów i się pyta, panie Andrzeju, dlaczego jak oni idą do mojej koleżanki, to ona jest taka wesoła, jak przyjdą, a jak ja ich obsługuję, to tak tacy wkurzeni są i w ogóle. No widzisz, to jest dobre wyzwanie coachingowe, oczywiście nie byłoby problemu zmienić jej nastawienie do swojej pracy, tak żeby była zadowolona ze swojej pracy, jeżeli chciałaby się poddać procesowi coachingowemu. Co jest powodem, nie wiem. Coach tak naprawdę tak długo bada, co jest powodem tego, że ta osoba źle się w tym czuje, w czym się czuje i znajdzie to i następuje tam implementacja dobrych zasobów. Powiem wam, to są dość skomplikowane sprawy, mimo wszystko. Jak wyleczyć taką smutną panią z urzędu? No to trudno. Powiesz co, nie pracowałem ze smutną panią z urzędu jeszcze. Ja mógłbym sam spowodować, że jakbym wszedł do tej pani, to ona przestałaby być smutna. I sądzę, że sprzedawca dobry, który wszedłby do tej pani, który by tak by zrobił, że on by poprawił jej nastrój, a nie odwrotnie. No, ale to tak dygresyjnie. Coaching, wiesz co, no właśnie, to jest dobre pytanie. Tylko ktoś, kto doświadczył coachingu i doznał określonych rezultatów, może odnieść się do coachingu. No, to jest oczywiście naturalne, nie wiem, Skała się odłączył od nas, nie wiem dlaczego, coś chyba na Skype'ie problemy, więc zadzwoni, aha, może jeszcze będzie kontrola dyskusja. No i oczywiście zapraszam was wszystkich, dzwońcie 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja. Czy nie lepiej przejść teraz na Skype'a, spróbujemy? Nie, wiesz co, Andrzeju, bo lepiej cię słychać o wiele przez telefon, więc jakbyś jeszcze... lepiej byśmy, tak, na telefonie, aha, byśmy wszystko skończyli. Aha, aha. Słuchaj, Andrzeju. Wydawało mi się, że lepiej jest przez Skype'a. A właśnie, że nie, jakoś tak nie wiem, dlaczego. Ale powiem tak, że generalnie nie ma możliwości mówienia o coachingu. Coachingu trzeba doświadczyć tak naprawdę. No to wiesz, to tak się uważa, że do psychologa chodzą tylko jakieś takie czubki, nie? A wiele osób po prostu potrzebuje takiej po prostu oceny. Wiesz, chodzą różni ludzie, jest to nieprawda, to jakbyś powiedział w Stanach Zjednoczonych, 90% społeczeństwa chodzi do psychologów, tak? Także, no co, 90% społeczeństwa amerykańskiego to czubki, to też jest generalizacja. No dokładnie. Prawda? Mamy Skałę z powrotem na antenie, bo tak, coś cię urwało, nie wiem dlaczego, tak?
Nie, nie zerwało, tylko myślałem, że już po prostu skończyliśmy rozmawiać, więc się rozumiem. A chyba, że masz jeszcze jakieś pytanie, komentarz, czy prowokacje? Nie, no, znaczy prowokacje, nie. No ja po prostu zadaję takie pytania, bo ja nie też powiedzmy, no chłopak, no nie chłopak, brat mojej dziewczyny, powiedział chłopak mojej dziewczyny. Tak. Zabawę. Brat mojej dziewczyny jest również coachem i tak. Po prostu widzę, jak też on o tym mówi z takim zafascynowaniem, a z drugiej strony trochę oderwaniem od rzeczywistości. I wiesz co? Bardzo sceptycznie do tego podchodzę przez to. Mi się zdaje, że coach jasne. Zwróć uwagę, że... Jest oderwany, no. Zwróć uwagę, że to jest, to co powiedziałeś, to jest przekonanie, że bardzo sceptycznie do tego podchodzisz. To jest to po pierwsze. Coach nie powinien wchodzić w żadną euforię. Tak naprawdę osiąganie przez klienta celów coachingu, czyli rezultatów, jest miernikiem jakości coachingu. Koniec. Czyli, rozumiesz, no sprawy są proste. Rozumiem. Czyli jakie masz cele, mówisz mi, aha, tak, początkowe. Słuchaj, zawsze początkowe cele mogą być inne, potem wyjdzie dziesiątki, oczywiście innych rzeczy się pojawi gdzieś tam po drodze. Natomiast, ale tak naprawdę coaching jest działaniem, osiąganiem rezultatów. To sesja to jest guzik, tylko co się dzieje między sesjami, to jest ważne. No. Czyli no wyobraź sobie, no kurczę, do czego najlepiej to odnieść, do sprzedaży czy tak dalej. Powiedzmy, że przygotowujesz się do jakiegoś dealu, do jakiegoś klienta i razem zaczynamy pracować. Tak się przygotujesz, że ta rozmowa pójdzie tak, jak planowałeś, rozumiesz? I podpisałeś kontrakt, podpisałeś zamówienie, no to jest niezwykły rezultat, prawda? No oczywiście tak, ale to mi się wydaje, że to NLP, tak, mógł zastosować w tym wypadku. Posłuchaj, NLP, to trzeba mieć w palcu tam najpierw, żeby zostać coachem, no, czy coś. Ale ja mówię jako osoba, która jest, że tak powiem, obsługiwana przez tego coacha, tak? Ja ci chciałem coś powiedzieć, że ja znam NLP, sam studiowałem wiele lat NLP. No mi się wydaje, że też słyszę różne takie wtrącenia z NLP. Ja będę posługiwał się nomenklaturą NLP, natomiast powiem tobie tak, NLP powstało jako modelowanie zmiany, prawda? Czyli nie do końca ono jest fajne do manipulacji, czyli jak ja prowadzę coaching, to chcę, żeby to tak wyglądało. Ja będę mówił o swoim coachingu dobrze, ponieważ coachowie to są ludzie i teraz jakie zasoby mają ci coachowie, to jest istotne, jakie doświadczenie, jaką praktykę, to jest niezmiernie istotne. Generalnie czym mniej manipulacji, tym lepiej w sprzedaży. Mhm. Czym więcej wiary w to, co ty robisz, tym lepiej. Znaczy, no ja wiem, że przede wszystkim trzeba bardzo subtelnym w tym być, bo jak cię przesadzi, to też nie jest skuteczne na pewno. Ja pamiętam, że jak poznawałem jakby technologię NLP dawno, dawno temu i zacząłem wtrącać to do procesów sprzedaży, to ja uzyskowałem odwrotny rezultat. Czyli posłuchaj, czyli wiesz, co się działo? Na przykład sprzedałem polisę i nastąpiła sprzedaż i po 2 miesiącach polisa padała. Znaczy jak padała? Co to znaczy? To jest tragedia, bo klient nie płacił kolejnej składki. Aha, czyli... Czyli zobacz, czym się kończy manipulacja. Manipulacja jest czymś najgorszym, co można zrobić. Po prostu dobrzy agenci tak naprawdę, a jest ich trochę w Polsce, paru, czy też nie wiem, rozumiesz, tak naprawdę po pierwsze wierzą w to, co robią, po pierwsze znajdują najlepsze rozwiązania dla klienta i ten klient pozostaje z taką wiarą, że to dla niego jest ważna rzecz, prawda? A to zabrzmiało trochę jak, żeby prać mózgi innym, najpierw wybierz mózg sobie. Tak, zdecydowanie no. Tak. Zdecydowanie tak, zdecydowanie trzeba być czystym. No. Zdecydowanie trzeba być czystym, czyli jak zaczynasz bo ja też obserwowałem różne szkolenia NLP-owskie i tak dalej i też zaobserwowałem, że ci ludzie w sprzedaży nie pracowali tak naprawdę, którzy robią szkolenia NLP. I to nie jest w porządku. To nie jest w porządku, bo wówczas to nie do końca działa. To nie znaczy, że nie masz przejść, możesz nauczyć się tych procedur, jak najbardziej tak. Ale wiesz co, zupełnie z innych powodów.
Ja to wszystko umiem totalnie z innych powodów. Powiem ci dlaczego ja to umiem. Ja to muszę umieć, żeby wychwytywać dla ciebie, na przykład jeżeli jesteś moim klientem, wszystkie wzorce językowe, wszystkie zwroty lingwistyczne, które w jakiś sposób ty sam na siebie oddziaływujesz, jakby ty sam manipulujesz sobą i nie wiesz dlaczego i jak. To jest dosyć subtelna historia, czyli coach oddaje tobie ciebie. Okay. To jest następna funkcja. Okej. Okay. Okay. Skała, jakieś pytanie, jeszcze komentarz? Nie, ktoś może następny zadzwonić. Okej, okay, no to dzwońcie do nas, dziękujemy ci, Skała, trzymaj się. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Ja bym tak starał się ten temat coachingu trochę odsunąć na bok, ale chyba to was najbardziej interesuje. Dzwońcie, pytajcie, bo ja cię, Andrzeju, chcę wymęczyć odnośnie tego właśnie, dlaczego się zostawia karierę w tych korporacjach, dobrą karierę, ciepłą posadkę na rzecz niepewnej własnej... Nie, tam też własnej... nie ma ciepłej posadki, to nie o to chodzi. No, ale czekaj, Andrzej, no bo dla mnie to jest po prostu, no, nie powiesz mi, że każdy, kto pracuje w korporacji, działa też w jakichś tam radach nadzorczych i tak dalej. Nie, to jest... nie, ale nie o to chodzi, to, nie, ale poczekaj, to co ty tam działałeś, to jest Kamil. Marzenie wielu ludzi. Kamil, w przypadku moim, ja mogę bardzo osobiście powiedzieć, być może to jest moja droga, droga coacha, może to jest górnolotne, rozumiesz? Że ja w tym się najlepiej czuję i najlepiej jakby ja sam realizuję i efekty i rezultaty są dobre tej roboty, którą robię. No dobrze, ale... Wnikanie głębokie, dlaczego, ja ci mogę powiedzieć, nie wiem. No bo dla mnie to jest po prostu, no, gdyby ktoś się mnie nie spytał, słuchaj, robię tutaj, pracuję tu, ja jako ten, zarabiam tyle i czy otworzyć własną działalność gospodarczą, iść na swoje, ja bym powiedział, sieć na tym etacie zarabia jak potężną kasę, bo szczerze powiedziawszy wątpię, żeby był jakiś taki słuchacz, który, że tak powiem, no ale może być inaczej, tak jak z Gudzowatym. Proszę? Może być inaczej, tak jak z Gudzowatym, że wyrzucą ciebie z roboty, nie będziesz miał co robić i otworzysz sobie firmę, nie? A ciebie wyrzucili, czy odeszłeś? No więc, słuchaj, mi się wydaje tak, Kamil, że sytuacja każdego człowieka jest totalnie inna. I mój przykład, mojego przykładu też nie można generalizować, ale zmienia ci się życie, zmienia ci się praca i tak dalej. Generalnie, co byś nie robił, to chodzi o to, żeby to były działania przedsiębiorcze. Ja obserwuję przedsiębiorców, współpracuję z przedsiębiorcami. Ci, co odnoszą rezultaty, to są po prostu te osoby, które codziennie podchodzą do bardzo podobnych czynności i to robią codziennie to samo. Jest to maszyna, która się kręci. Potem trochę inaczej, dostosowując się do obecnej rzeczywistości, bo rzeczywistość się zmienia, więc oni swoje działania dostosowują do tej nowej rzeczywistości. Tak to mniej więcej wygląda. Ale... Cholera, Andrzeju, próbuję ci za język pociągnąć, no bo ja, takie jest, często się mówi, czy iść w korporacje i te wszystkie szczeble kariery i tak dalej, czy szczerze, robić coś swojego. Korporacje. Proszę? Ja mam w dupie korporacje, stamtąd odszedłem, nigdy więcej powiem. Ale słuchaj, byłeś tam, gdzie naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi chcieliby być. I powiedziałeś, sorry, nie podoba mi się, robię co innego, mniejszego. No, ale być może są tam, może powiem tak, Kamilu, czym większa twoja świadomość, no, tym większa chęć z wyjścia z korporacji. Mówisz? Czyli co, powoli odkrywałeś te korporacje? Ale że... oczywiście, że tak, jak same to, na przykład pracujesz dla towarzystwa ubezpieczeniowego, jak odkrywasz, jak towarzystwo tobą manipuluje. Rozumiesz, ucząc rzeczy nieprawdy i tak dalej, czyli jak menadżerowie i tak dalej, po prostu czym masz większe rozeznanie z tym się, jeżeli jesteś człowiekiem jakby czystym i prawym, tym coraz bardziej się z tym gorzej czujesz, narasta frustracja i możesz zdecydować się na wyjście. Zdaje się, że ktoś kiedyś mądry powiedział, że widział prezesów spółek, którzy rzucali, zostali woźnymi, tak? A to nie wiem, ja żadnego takiego nie widziałem. Nie wiedziałeś tego? Nie widziałem, no, żadnego prezesa spółki, który został woźnym na przykład. Bo to w Stanach Zjednoczonych. Bo rzeczywiście w Polsce takich ale, nie było. Andrzej, ty ale byłeś nad prezesami. Ale Laskowika, który został listonoszem na wiele lat.
ale to nie znam jego historii. Bo potrzebował refleksji nad swoim życiem, tak? Czyli, słuchaj, może tak. Droga każdego człowieka jest drogą bardzo, bardzo indywidualną i coach jakby rozeznaje wspólnie drogę z klientem. I ja jeszcze powiem kolegom, że mój coaching zawsze trwa rok, to nigdy nie jest sesja jedna i ja nigdy nie liczę ilości sesji. Chodzi o to, żeby osiągnąć planowane rezultaty. Oj, Andrzeju, naprawdę... Nie kontraktu krótszego niż rok. Czyli musi być czas, który będzie weryfikował w praktyce, czyli muszą się pojawić określone działania, które będą pokazywały rezultaty. Czyli klient musi, nasz kolega tam mówił, czyli muszą być, może inna, tak? Musi dostać dowody, że te zmiany się zadziały. No słuchaj, no dowodem jest... Ja może teraz powiem jeszcze dziwną rzecz. No? Dla naszych klientów, nie wiem, to tak naprawdę nie coach wybiera klienta, ale jest zupełnie odwrotnie. Że to klient wybiera coacha, ponieważ będzie potrzebował do swojego procesu wzrostu takiego i takiego człowieka, żeby on go wzniósł na określony poziom, czy też przedział wiedzy, czy też przedział umiejętności, czy też żeby doświadczył nowych doświadczeń. Dobrze, Andrzeju, inne pytanie, bo chcę po prostu odbiegać powoli od cały czas od tego coachingu, bo... Ja nie odbiegam od coachingu, ja cały czas mówię o coachingu. No właśnie, a ja bym chciał odbiec trochę. Aha. No bo tak, robiłeś w korporacji, doszedłeś bardzo, bardzo wysoko, byłeś na przykład członkiem Rady Nadzorczej spółki giełdowej, tak? Inne też wielkie spółki. Dlaczego po odejściu z korporacji nie założyłeś na przykład Towarzystwa Ubezpieczeniowego? Wiem, że masz kontakty na tyle, żebyś nawet potężne pieniądze na to uzyskał. Wiesz co, no dzisiaj, żeby założyć Towarzystwo Ubezpieczeniowe, to nie wiem, że trzeba mieć chyba kapitał, no kiedyś 80 milionów złotych, to po pierwsze, poza tym... Andrzeju, szczerze ci powiem, nie załatwiłbyś tyle? Ale to nie jest moja droga. To nie jest moja droga, Kamil, ja ci tylko tak odpowiem. Moja droga jest inna. Moja droga niekoniecznie wiedzie do budowy wielkiego przedsiębiorstwa. Moja droga może jest taka, żeby stworzyć szkołę coachingu jako metodę. Wiesz, tak w tej chwili to czuję. Mhm. I nie bardzo interesuje mnie budowanie potężnej organizacji. Mnie osobiście, pytasz mnie o to. Aha. Mnie to nie interesuje, no tak, ja jestem zainteresowany. Ja mogę współpracować z kimś, prawda, dla tej organizacji, jeżeli organizacja uzna, że potrzebuje mnie, ale sam nie mam ochoty. Okej, okay, czyli... To jest kwestia, wiesz, woli własnej. Czyli praca jest po to, żeby sprawiała satysfakcję, a nie do końca po to, żeby zarabiać jak największe pieniądze. Ale według mnie zdecydowanie tak, że pieniądze są totalnie wtórną rzeczą. Chyba, jak się je ma? Ktoś inny ma inne przekonanie na temat pieniędzy. Jak się je ma, to jest wtórnie, ale taka pani, co na kasie pracuje za 1200 zł, ona by, nie wiem, pół życia oddała, żeby, no, chociażby w takiej korporacji siedzieć, na takim stołku. Mi się wydaje, że znam osoby, które chcą się dostać do korporacji, to one pójdą w tym kierunku. To one że świat stoi otworem przed każdą osobą. Nie ma takiego problemu, że nie możesz dostać się tam, gdzie se wymarzysz. Pewnie tylko potrzebujesz. No, ale czekaj, ty też wymarzyłeś, pewnie, Andrzeju, tak? teraz inny problem chciałbym poruszyć. Ty tak? sobie też musiałeś wymarzyć bycie w tej korporacji na samej górze, żeby tam dojść, a nagle jak tam byłeś, to uświadomiłeś sobie, że to jednak to nie było to, co chciałeś. No zdecydowanie tak. I co, i z powrotem wracamy do... na kasę, jak taka osoba z tej kasy za 1200 zł pójdzie do tej korporacji, potem zrezygnuje i wróci na kasę? Czy wracamy na kasę? Wracamy na inną kasę, dobrze? Wracamy może do innej kasy. Nie ma to żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że ludzie powinni to robić, co daje im satysfakcję. Czyli jeżeli ktoś czuje się przedsiębiorcą, to niech się zabiera do roboty i zostaje tym przedsiębiorcą i sam staje się coachem i będzie potrzebował coachingu i on będzie coachem i tak dalej, gdy to jest kwestia wyboru każdego człowieka. I dajmy ludziom móc wybrać,
to, kim chce zostać. A nie, żeby to się działo jakby przypadkowo. Chociaż dzieje się to przypadkowo bardzo, nie? Poszedłem do tej szkoły właśnie dlatego, bo ona była najbliżej mnie, nie? No tak. Najbliżej mojego miejsca zamieszkania. A potem, a na studia, a może tu? No bo tak wszyscy szli na informatykę na przykład, tak? Wówczas. Taka no, moda. Skończył na przykład tą informatykę, albo na studiach dowiedział się, że ta informatyka nie daje mu satysfakcji żadnej. Więc sprawy są się komplikują, ponieważ też w różnych okresach życia mamy inne jakby cele chcemy realizować. Młodzi ludzie będą chcieli czegoś innego, ale zawsze trzeba mieć jakąś wizję siebie. No dobrze, tylko przeważnie jest tak, że jak się tą wizję zrealizuje, to nam ta wizja się nie podoba. Dlaczego tak jest? Wiesz, ja tego nie wiem. Mi się wydaje, że jak już się kończy realizować jakąś wizję, to przeważnie przedsiębiorca ma już nową wizję, osoba przedsiębiorcza, prawda? No tak, inaczej by nie był przedsiębiorcą. Takiego nowego bakcyla, Kamil, weźmy sobie jakby modelować ciebie, bo ciebie też już można modelować, prawda? I inni ludzie ciebie naśladują. Natomiast tak naprawdę ja uważam, że Kamila Cybulskiego nie powinno się medalować, bo ponieważ droga Kamila Cybulskiego jest drogą Kamila Cybulskiego i tak naprawdę można od Kamila wziąć to, co jest dla ciebie fajne. I tym też zajmuje się coach. Na przykład nie polecam branie ode mnie dzisiejszego mandatu, który dostałem za uchylanie się od płacenia podatków. O. Tego dostałeś mandat za uchylanie się od niepłacenia podatku? Nie, uchylałem się od płacenia, nie od niepłacenia. Od płacenia się uchylałem. Tak jest. Ale dzięki temu uzyskałem bardzo dużo ciekawych informacji i będę może w jutrzejszej audycji opowiem to dokładnie. Ty, Kamil, lubisz walczyć oczywiście, tak? Ja nie chcę tutaj bronić idei coachingu, ponieważ tylko chciałbym zwrócić uwagę, że tak naprawdę coach to jest menadżer, to jest przełożony. I coaching istniał od zawsze i tak, żeby nie wiem ile mamy jeszcze czasu. No jeszcze mamy 8 minut. Więc i żeby to ludzie zrozumieli, kim jest coach tak naprawdę, to ja się odwołam do przedwojennego rzemiosła. No. Bo to chyba będzie bardzo dobry przykład. Chciał uczeń zostać stolarzem, więc szedł do mistrza stolarza. I to był jego coach. Czyli tam terminował tak długo, aż nauczył się zawodu. Tak, i nawet jeszcze płacił za to, że mógł pracować u tego właśnie, mistrza. Właśnie, i on płacił za to, rozumiesz, że może pracować. I to były dobre czasy z punktu widzenia profesjonalizmu, zawodowstwa. Mój kolega mówi, to trzeba zrobić zawodowo. I to jest prawda. No ale poczekaj, Andrzeju, bo ciebie znam nie rok, nie dwa, tylko dłuższy kawałek czasu. Wiem, że no ty w tej korporacji, tych korporacjach, w tych ubezpieczeniach działałeś jako prezes, ja jako rady nadzorczy. Wiem, że ty masz to doświadczenie, ale poczekaj, Andrzeju, czekaj. Wiem, że ty jesteś doświadczonym cholernie człowiekiem, jesteś doświadczonym. Wiedzy masz od groma i ja wiem, że od ciebie się mogę czegoś nauczyć i się wiele rzeczy od ciebie nauczę, ale jeżeli ja widzę takiego coachinga, takiego wiesz, 22 lata, zaraz po kursach NLP, to po prostu krew zalewa. Znaczy się, taka osoba powinna mieć świadomość, że on, wiesz co, no, ktoś czasami mnie się pytał, jakich ja techniki używam, wiesz. Ostatnio przeczytałem ktoś, a ja używam może dwóch, może trzech, a może jednej techniki. Czasami, gdy chcę coś zmienić i tak dalej. To nie technika jest istotna, tylko diagnoza, co jest potrzebne, żeby nastąpiła zmiana. Jakie przekonanie, jaki system wartości, rozumiesz, dzieje się gdzieś to na poziomie energetycznym w człowieku. Wymaga to, moim zdaniem, kilkudziesięciu lat nauki, żeby stać się coachem dobrym. Mhm. Kilkudziesięciu. I ze 20 lat doświadczenia w biznesie. No więc ja to razem liczę, wiesz co? Aha. Ja to liczę razem, że wiesz co, dam ci przykład, taki niezwykły przykład, ja jako obserwator teraz, nie jako coach, ale obserwator życia gospodarczego. Moja małżonka, zawsze warto odwoływać się do swoich własnych przykładów, przyszła młoda dziewczyna po studiach, była zawsze radosna, zawsze uśmiechnięta, ale tak ciepłą była niezmiernie osobą i małżonka ją uczyła,
ta osoba dosyć szybko po paru latach awansowała i została dyrektorem banku. Mhm. Oddziału banku. I wiesz co? Ona została dyrektorem w sposób naturalny. Takim ludziom powinno się powierzać kierownicze stanowiska. Wierz mi. Ponieważ ona sobą reprezentowała naprawdę wysoki format, wysoką kulturę osobistą i takie ciepło, które osoby, od których chciałbyś czerpać. Wiesz o czym mówisz, to nie jest ta baba w urzędzie, w którym ty mówisz, że gryzie bułkę i tak dalej. Ty chciałbyś się spotkać z tą urzędniczką i ty pójdziesz właśnie tam, na przykład wziąć kredyt, właśnie tam pójdzie, założysz konto, bo tam są cudowni ludzie, na przykład, dają to, wiesz? Czyli jakość człowiecza, nazywam to jakością człowieczą, że to jest niezmiernie ważne, kim jest dana osoba i kim powinna być, żebyś... I dobrym coachingiem to jest taki coaching, który odkryje tak naprawdę siebie przed samym sobą. Właściwie coacha nie powinno być w coachingu. Coach nie istnieje. Liczy się tylko i wyłącznie klient. Okej. Okay. Andrzeju, zbliżamy się do końca audycji. Próbowałem cię trochę sprowokować, żebyś nam... A ja uciekałem od tych korporacji, ponieważ tak naprawdę korporacje, wierz mi, mają całe systemy zbudowane bardzo dobrze, mniej lub gorzej. Wiesz, lepiej lub gorzej, szkoleniowe systemy. Wiem, że ludzie, którzy słuchają tego radia, bardzo często są to ludzie, którzy zakładają własne biznesy i oni nie mogą mieć doświadczeń ludzi, którzy przeszli drogę korporacyjną, na przykład 10-20 lat byli na różnych kursach, szkoleniach, uczyli się przez bardzo, bardzo wiele, długi czas i są tym, kim są, więc oni potrzebują naszego doświadczenia, też ludzi, którzy mieli do czynienia z korporacjami. No bo nas... Być może, że oni założą swoje własne korporacje, ale wiesz co? Tak, ja wierzę w to, że tak na nowy swój strój, że założą te korporacje po ludzku. Znaczy co, że te korporacje są nieludzkie? Na przykład słyszymy o to takim Google, co tam rozdaje, wiesz, przedszkola dzieciom, można jeść co się chce i zabawki do firmy przynosić. Więc to, jak widzisz, są korporacje dobre. I to jest dobre, czy to jest złe? Ja nie wiem, czy to jest dobre, tylko wspomniałeś, że są korporacje dobre. Mhm. Ja mam na myśli, że to, co się dzieje w tej chwili w wielu korporacjach, to jest tragedia. Ale co się dzieje? Może, No poziom niekompetencji jest straszny tych menadżerów i przełożonych. Mobbing jest tak na porządku dziennym. Ja obserwuję banki na przykład, co tam się dzieje. Czyli mobbingowanie, ale wiesz co, to mobbingowanie nie płynie, płynie z braku umiejętności, tak bym powiedział. Aha, czyli brakuje umiejętności takich menadżerskich. Kadrze menadżerskiej, tak. Czyli brak jest po prostu jakiegoś takiej umiejętności wpływania na zachowania swoich podwładnych. Ale takie pozytywne efekty rzeczywiście tak, że wpływać po prostu, żeby ludzie ci chcieli iść do tej pracy, żeby chcieli się realizować w tej pracy, żeby chcieli sprzedawać, jeżeli mają dobre produkty i tak dalej, i tak dalej. No tak powinny działać w ogóle wszystkie firmy, prawda? Żeby no ale jakoś te banki są duże, pracowali. Istnieją. Kamil, czy u ciebie z radością ludzie pracowali? Bywało różnie, ale słuchaj, no te firmy nadal istnieją, te duże firmy, nadal ludzie chcą tam pracować, nadal nie upadają, więc co nie działa? No, normalnie jak firma jest zła, to upada. Proszę? Normalnie jak firma jest zła, to upada. Ty dobrze mówisz, że one nie upadają, tak? No dokładnie. Czyli, że... No, ale to nie znaczy, że ludzkość idzie w dobrym kierunku. Teraz już bardzo filozoficznie mnie pytasz głęboko. No tak. Że chcesz powiedzieć, że wszystko jest okej? Okay? Znaczy, nie chcę powiedzieć, że wszystko jest okej, okay, tylko... Że skurwysyństwo korporacyjne jest wielkie, że presje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak... Wiesz, o co chodzi, że stres, pogoń za zyskiem, że to wszystko jest okej? Okay? Wiesz, za wszelką cenę mówię. Mhm, no... Czy to jest kierunek? Czyli jak mamy 10 firm, to ile może być pierwszą? No jedna. Jedna, nie? Ale wszystkie chcą. No, to chyba dobrze. No, może. Nie. Wiesz co? A ja bym na to spojrzał inaczej. Że być dobry w czymś tam, w
czy w jakimś segmencie rynku i tak dalej, czyli być dobrze poprzez coś, nie wiem, chociaż ja wiem, że akcjonariuszom chodzi o zysk, tam sprawa się komplikuje dziś na szarym końcu. Wszystkim chodzi o zysk, pracownikom też chodzi o zysk. Nie? Nie? No więc, wiesz, świat się chce, bo powstaje bezduszna maszyna później. I chodzi o pieniądze, a potem już nie wiadomo, o co chodzi. Andrzeju, akurat nam się już audycja kończy. Jeszcze Paweł do nas dzwoni, może odbierzemy. Oj, okay. Nie zdążyłem odebrać się, Paweł rozłączył, może aha, jak nas usłyszy, zadzwoni jeszcze raz. Więc no... Chodzi mi o to, że gdy buduje się każde przedsiębiorstwo, żeby budować to z taką... żeby być ludzkim po prostu. Żeby to z radością było. Ja wiem, że są stresy. Ja wiem, że te wszystkie emocje przeżywasz pracując w firmie. Zawsze tak jest. I masz i domy, i lasterki. No wiesz, ale... Zbyt dużo, moim zdaniem, nie jest mobbingu. Ja to gdzieś obserwuję z boku, ale to nie moja sprawa tak naprawdę jest. Natomiast sądzę, że generalnie, żeby tak skończyć, to ludzkość pewnie jak pójdzie w jakimś takim innym kierunku, nie wiem jeszcze jakim. Właśnie jak, Kamil, zbudować firmę, która się świetnie rozwija, do której ludzie chcą przychodzić, w której ludzie się rozwijają, w której ludzie, wiesz, idą z radością. To jest, wiesz, to mi się wydaje, jest tak, znaczy nie wiem, jak ją stworzyć, ale wiem, jak sprawdzić, czy firma taka jest. Po prostu wziąć średnie płace normalnie na danym rynku, jakie są, i znaleźć firmę, w której się średnio najmniej płaci. To znaczy, że ludzie chcą tam pracować, pomimo tego, że się tam no, nie najlepiej zarabia, bo zarabiają tak naprawdę jakąś inną wartość, jakieś takie bycie traktowanym fair, albo coś takiego. Aha, na przykład, czyli to może być miernik, prawda? Tak. Albo zobaczyć, jaki duch panuje w tejże firmie. Jaka atmosfera, prawda? Ty doskonale ale to trzeba wiesz, by o czym iść, ja mówię. To trzeba by było wtedy iść i zobaczyć, a duchy są różne, każdy człowiek inaczej patrzy na różne rzeczy, ale Andrzeju, mamy Pawła na antenie. Halo, tak, Paweł. Proszę bardzo. Witam was. No tak. Hej Pawle. Chciałem zapytać właśnie pana Andrzeja w sumie, bo pan Andrzej mówi, że jest coachem, ale też spotkałem się z nazwą trenera. Jakieś różnice jakby pan wytłumaczył? Przetłumaczone. Coach to jest trener tak naprawdę, wiesz co, gdybyśmy tylko niegdyś trener, dobra, odwołajmy się do takiej podstawowej funkcji trenera, że to jest praca z mięśniami, prawda? Człowieczymi. Mm-hmm. Na przykład biegacz, czy też piłkarz. On będzie musiał powtarzać pewne czynności na poziomie kinestetycznym, doskonalić, prawda? Czyli to jest rodzaj trenera, czyli praca z kinestetyką, z mięśniami i tak dalej. A na przykład, czyli coach jest też trenerem. Coach też jest trenerem, czasami trochę innym trenerem, czasami trenerem w rozumieniu trenera sportowego, bo teraz to jest odwołanie do trenera sportowego. Bardzo często trener sportowy jest też coachem, no to musi być wręcz coachem, bo on takim... motywuje drużynę do działania, prawda? Czyli wielcy trenerzy są coachami, bo tam nie ma tego podziału. Więc teraz się bardzo rozwija ta psychologia sportowa, tak? Ale oczywiście, że tak, czyli tam są... Coachowie to są menadżerowie tak naprawdę i oni porywają swoją kompetencją. Adam Małysz miał takiego coacha. Drużynę do przodu. Trenując, wiesz, od tych zachowań prostych, ale najważniejszych, mięśniowych, prawda? Ale to jest pierwotna funkcja treningu, czyli mięśnie, kinestetyka cała, wiesz? Natomiast coaching wykracza poza tą funkcję mięśniową. Zdecydowanie. Czyli takie bardziej mentalno-psychologiczne. Mentalno-psychologicznym, ale wiesz co? Tak naprawdę potem i tak to trzeba przetestować w praktyce. Na przykład weźmy, jeżeli będę cię coachował jako sprzedawcę, to ty będziesz potrzebował powtarzać te same czynności, jakieś telefonowanie, jakieś umawianie spotkań handlowych, prawda? I czym więcej tego zrobisz, tym będziesz osiągał lepsze rezultaty. To nie ulega wątpliwości. Okay. I to jest też rodzaj treningu. Dobra, Pawle, jakiś jeszcze komentarz? Ale chyba coaching to taka nowa dziedzina w Polsce, mi się wydaje.
Wiesz, coaching generalnie jest bardzo, bardzo młodą dziedziną, bo chyba 20 lat ma. W latach 70. pojawił się w biznesie. Czyli w Stanach Zjednoczonych. Aha. Więc wiesz, do nas dociera, jest to, słuchaj, ale powiem ci szczerze, w biznesie coaching istnieje non-stop, tylko nazwa jest taka, bo każdy przełożony, ja właśnie specjalnie odniosłem to do przedwojennego rzemieślnika, choćby mistrz uczeń, więc mistrz jest coachem ucznia, uczy go wręcz wszystkiego, no tak. Więc to samo, dotyczy coachingu. Każdy, kto miał pracownika i wydał mu proste polecenie i potem są problemy, dlaczego ten ktoś tego nie zrobił, no to tak. To jest sztuka po prostu niekiedy. Taka nawet ekstremalna sytuacja, że podjeżdżamy samochodem na konferencję miodem jakąś i tam zawsze kilku chłopaków mi miejscowych pomaga, żeby tam powynosić z samochodu różne rzeczy. I moja żona wydała polecenie: weźcie te wszystkie pudła z samochodu i zanieście, postawcie zaraz za drzwiami na sali. No i postawili w czterech czy pięciu różnych miejscach. No takie by się wydawało. A sala nie miała paru drzwi. No właśnie nie miała, no. Część tam na scenie położyła, część położyła gdzieś ale ty, tam. Wiesz, ale ty się... No aha, czyli to nie... Czyli... Bo za drzwiami to jest też dosyć duża generalizacja, ale dla nich to była wielka generalizacja, czyli scena to też była za drzwiami, tak? No jakby nie patrzeć, wszystko było za drzwiami, cała sala, tak? Wiesz, no ale to jest naprawdę, niekiedy to jest tak no trudno takie, nawet najprostsze rzeczy, przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, ale tego uważam... Ja chciałbym zaprosić, rzeczywiście, jeżeli ktoś chciałby ze mną jakby osobiście porozmawiać, zapraszam, niech napisze do mnie, mogę porozmawiać, ponieważ każdą osobę nurtuje inny problem, inne wyzwanie i czy to można pokonać drogą coachingową, czy jakąś inną, na pewno coś doradzę. Także, okej. Pawle. Adres jest na mojej stronie. Tak, andrzejhanisz.pl, tam sobie już wszystko doczytacie. Pawle, jeszcze pytanie jakieś? Okej, to już tyle, to dzięki. Okej. Trzymaj się, dzięki za telefon, hej. No cześć. To co, Andrzeju, będziemy już kończyć. Dziękuję serdecznie. Te nasze wywody. Dziękuję ci serdecznie za twoją obecność. Ja trochę sądzę, cię starałem się sprowokować. Jak będziesz potrzebował coachingu, to do mnie zadzwonisz. I proszę uprzejmie, jestem do dyspozycji. Słuchaj, Andrzeju, dziękuję ci serdecznie. Szkoda, że nie dałeś się sprowokować, żebyś nam o tym życiu korporacyjnym więcej poopowiadał. A ja celowo to robiłem, ponieważ mnie to nie interesuje, już ja tam nie chcę wchodzić w to, w tamtą przestrzeń, a ciebie to bardzo tak bawi, no nie wiem dlaczego. Nie to mnie bawi, tylko mnie to po prostu interesuje, wiesz, bo wielu ludzi z tych moich kręgów, powiedzmy, takiego promowania przedsiębiorczości wręcz, no nienawidzi tej korporacji. Nienawidzi korporacji. Albo w ogóle nienawidzi jakiejś takiej pracy na etacie. Ja nie wiem dlaczego. Ja, jeżeli ktoś ma do wyboru robić za te 5 tysięcy na miesiąc, tak, czy 10, ale wiesz co, czy 30... Ale wszyscy są na etacie. No jakby nie patrzył, dlatego ich to środowisko nie lubi, a mi się wcale nie wydaje, że taka robota za te powiedzmy dwie średnie krajowe, to ja bym nikomu takiemu nie doradził, żeby został przedsiębiorcą. Masz fajną robotę, sprawdzasz się tam, pracuj, zarabiaj pieniądze. Jak ale nawet wiesz, jak Kamil, ci to nie co? Pasuje, baw się po pracy się Kamil, baw. Ja ci powiem, Kamil, że ty dajesz złe przykłady. To weź takiego prezesa banku, który jest pracownikiem. 8 milionów, 10 milionów pensji rocznie, tak? To jest świetny przykład. I teraz znajdź przedsiębiorcę, który tyle cashu zarobił. No, dałoby się znaleźć. Na palcach jednej ręki może znam. Myślisz o Tedu Witkowiczu? Oczywiście. Połowę tak, nie, no połowę wykładowców, ale to przez całe życie tyle zarobili, tak? Ja bym powiedział, że pieniądze nie mają tak wielkiego znaczenia jak dzieło stworzenia. Czy po co chcesz to realizować? Po co ten biznes chcesz realizować? Czy wiesz, to są pytania, na które warto też odpowiedzieć sobie, czy to ale będzie coachingowy, wiesz, to z drugiej nie. strony podziwiam takich prezesów banków, jak mówisz, milion rocznie, 8 milionów rocznie, że rezygnują z tego... Ale nawet milion nie zarabia, wiem, że 8 zarabiają. Wiem, że znasz takich, co 8 zarabiają. No, ja akurat nie znam żadnego prezesa banku, ale znam no wiele różnych ludzi, którzy no... Inaczej, ja bym no nigdy nie doradził takiemu prezesowi, żeby to zostawił i stworzył własną firmę.
Nie, nie, ten prezes oczywiście otworzy własną firmę. Wiesz w jakim momencie? W którym? Kiedy zostanie zwolniony z banku. Wówczas zapytany, gdzie pracujesz, odpowie, mam własną firmę. No tak. No więc tak to mniej więcej się kończy. Oczywiście żyje z kapitału, aż czeka, aż go ktoś zatrudni. Ja sądzę, że będzie wiele transformacji różnych, ponieważ spółki się globalizują, prezesów trzeba coraz mniej tak naprawdę. Czy prezesi... A, zresztą to nie moja sprawa, ile oni zarabiają, bo to jest sprawa właścicieli, ile chcą im dać. Prawda, za co? Aczkolwiek mi się wydaje, że czasami są takie spółki, ja mam wrażenie, gdzie nie ma właścicieli. Gdzie akcjonariat jest porozrzucany. No niby, wiesz, są spółki giełdowe, wiadomo, Wiara nie będzie inwestowała w akcje, ponieważ spółka nie zrealizowała zysków, no to prezes poleci, ale wiesz, sprytnie to jest wszystko obmyślone. Tak zwani prezesi, nie właściciele, właściciele. Bardzo jest to skomplikowane, ale wiesz co, nie nasza to sprawa. Kamilu, my w innych przestrzeniach troszeczkę operujemy, może drobnego, średniego biznesu, bardziej ludzkiego. No tak, my raczej te mniejsze rzeczy, aczkolwiek coraz większe rzeczy robimy. Już za półtora tygodnia. Wydaje, każdą rzecz, którą robisz, czy każdy projekt, każdy człowiek, słuchasz, każda rzecz jest wielka, tak naprawdę. Tak jest. To niech nie mierzą ludzie jako miarę tylko pieniędzy, ponieważ jest to zła miara. Niech to będzie, wiesz co, jeden z mierników ich jakości życia. A jakie inne mnie te mierniki? Może radość? Może miłość? Całkiem może dobre te mierniki. Które bije od ciebie, Kamil, nie wiem. Może pogoda ducha? Mówisz, że jestem pogodny? Jasne. Nawet po dostaniu mandatu. Może prostota, Kamil. Może prostolinijność. Może otwartość, może szczerość. Może to są wartości, które są zdecydowanie ponad tym wszystkim, co nazywamy cashem. Ciężkie naprawdę sprawy filozoficzne, Andrzeju, ale już naprawdę musimy kończyć. Uh-huh. My jednak się skupiamy w naszej całej działalności, żeby zadbać o tą strefę finansową. I na razie się na tym skupiamy, resztę zostawiamy. Inne szkoły się tym zajmują, czy też tacy coachowie. Ja zajmuję się globalnie tymi też sprawami, więc wiesz to... Ale mogę cię, Andrzeju, zaprosić, wiesz? Proszę? Mogę cię zaprosić na spotkanie z Adem Witkowiczem nowe. Dziękuję za zaproszenie. Możesz sobie zapisać 23-24 październik 2011. Aha, dziękuję. Dziękuję, już zapisuję. Ted Witkowicz bez wątpienia jest, tylko że ja nie chcę powtarzać jego drogi. Ale posłuchać mądrego człowieka zawsze jest przyjemne. Okej, to już dziękuję ci, Andrzeju, serdecznie za rozmowę. Trzymaj się. Dziękuję. A ja naszych słuchaczy zaproszę na seminarium. Robimy bardzo ciekawe seminarium i już mi ta wiedza, którą uzyskałem z tego, że rozmawiałem z wykładowcami, się umawiałem z nimi, już mi się, że tak powiem, przydała. Opiszę tą ciekawą sytuację na blogu. Dobra, no to tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro. Albert, wychodzimy!